dzisiejszy piknik, część oficjalna, zapraszam na scenę burmistrza Grodziska Mazowieckiego, pana Grzegorza Benedykcińskiego. I musi być aplauz, no. Znaczy, proszę państwa, nie musi być, ale będzie miło. Dziękuję wam bardzo. Ja proponuję, żeby ci z państwa, którzy mogą i mają chwilę, tutaj pojawili się przy scenie, bo za chwilę zaprosimy wszystkich sołtysów, zaprosimy przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki. Myślę, że warto ich poznać, warto posłuchać, że to będzie naprawdę bardzo miłe. Przede wszystkim na początku chciałbym uspokoić, nie będzie żadnych długich przemówień. To jest absolutnie... Jasiu, dajemy tempo. Obiecałem, że będzie szybko. Zapraszam serdecznie mojego pierwszego zastępcę, Piotra Galińskiego. Chcę państwu przypomnieć, że z Piotrem jesteśmy od 25 lat dzięki waszym głosom. Bardzo wam za to dziękujemy. 25 lat minęło w lipcu, jak pełnimy funkcję. No ja byłem, przepraszam, ja byłem miesiąc dłużej. Jestem miesiąc dłużej, bo potem podjąłem decyzję, żeby Piotrek nie zastępował. Szanowni państwo, witam serdecznie mojego drugiego zastępcę, Tomasza Krupskiego. Tomek. Tomek jest jeszcze młody, nie jest w stanie tak szybko jak my chodzić, ale uczymy. Uczymy i gwarantujemy wam, że nauczymy go bardzo sprawnie chodzić. Szanowni państwo, i teraz pozwólcie, że po kolei będziemy zapraszali sołtysów naszych wspaniałych wsi. A przypominam, mamy 33 wsie. 33 wsie, w których mieszka już około 17 tysięcy ludzi, a mieszkało kiedyś około 7 tysięcy ludzi. I dzisiaj gościmy tutaj właśnie te wsie i ich sołtysów. I oddaję głos człowiekowi, który zajmuje się właśnie sprawami wsi, pan burmistrz Piotr Galiński. Szanowni państwo, były niedawno wybory sołeckie. Troszkę sołtysów się zmieniło. Także nie chciałbym tutaj jakiegoś błędu popełnić i kogoś nie powitać tak jak trzeba, ale zapraszamy od litery A, czyli Adamowizna, Adamów, Żuków, po kolei aż do, no Adamów, Żuk to jest na końcu alfabetu. Wszystkich sołtysów tu zapraszamy na scenę. Pan sołtys z Adamowizny, panie sołtysie, pan jest sportowiec, jakby... Pan się nie ociąga, szybciutko, no. Szybciutko. Witamy sołtysa z Adamowizny. Brawo! Kraśnicza Wola, Żuków Adamów, Szczęsne. Proszę państwa, witamy sołtysów. Chlebnia, Chrzanów, duży. Czarny Las. Duży. Chrzanów mały, ale sołtys duży jest za to. I Zdebno Kościelne, Kozerki, Książenice, Radonie. I to myślę, że Nadolin. Przykład. Panie burmistrzu, moment. Sołtys Radoń, proszę zobaczyć, z koszulka na tą imprezę specjalnie zrobiona z napisem Sołtys. Zmierzają do żeby nas. Nie pomyli. Pani Sołtys Makówki i Mościs. Witamy panie. Brawo. Witamy sołtysa Janinowa od Ranowoli. Sołtys od Ranowoli, też w specjalnej koszulce. Mieliśmy później to zrobić, ale po przeglądzie stoisk doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba to szybciej zrobić. Za duże ryzyko byłoby. Bo jak widzicie, już niektórych sołtysów nie możemy tutaj doprosić. Uwaga sołtysi, jeżeli nawet nas słabo słyszycie, zapraszamy serdecznie. Jest. A, Zabłotnia. Zabłotnia, o! Kochani, i teraz bardzo was proszę o to, żebyście w kilku słowach pozdrowili wszystkich i ewentualnie powiedzieli coś, co jest najważniejsze i najbardziej charakteryzuje waszą wieś. I zaczniemy, przepraszam, że tak, ale po kolei będziemy jechali, dobrze? Proszę bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sołectwo Adamowizna charakteryzuje nas tak, jak to kiedyś mówili. Wieś tańczy i śpiewa. Nasi tutaj odśpiewali, odtańczyli i zapraszamy na degustację do nas. Dziękuję. Dzień dobry, sołtys Rzekowa, Zawadzki Jerzy. Spotykamy się kilka razy, jest stara bardzo wieś i zapraszamy, tak samo jak kolega zaprosił na degustację naszego stoiska. Jesteśmy tu blisko po sąsiedzku.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich. Nazywam się Danuta Dubielecka, jestem sołtysem z Zabłotni. O, ponad 20 lat i to ho, ho. Moja Zabłotnia jest bardzo, bardzo mała, ale jest bardzo piękna. Zapraszamy na stoisko. I jeszcze tylko powiem, że od kwietnia mamy piękną, najpiękniejszą świetlicę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam was państwa. Sołtys Szanowa Dużego, Jaworska Ewa. Nasz Szanów Duży może nie jest taki duży, ale duzi są ludzie w sercach, sercami. Słyniemy z chrzanu i zapraszamy na kiełbasę z szanem i prosiaczka z szanem. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, jestem sołtysem z Czarnego Lasu, Ewa Błońska. Witam państwa wszystkich. Pan burmistrz powiedział, że mamy mówić krótko. Ja tu przygotowałam dużo o Czarnym Lesie, ale po co? Po co państwa nudzić? Proszę państwa, Czarny Las jest przykładem, jak mogą spełniać się marzenia. Podczas kamienia węgielnego pan burmistrz powiedział, że do mieszkańców przybyliście tu jak do Ameryki. Dlaczego Czarny Las jest taki wyjątkowy? Dzięki temu, że do Czarnego Lasu, poza oczywiście szanowanymi mieszkańcami, którzy byli już od dawna, przyjechało masę bardzo ciekawych, interesujących ludzi z całej Europy, z całej Polski i to świadczy o unikalności i uroku Czarnego Lasu. I gminy Grodzisk Mazowiecki. Tak jest. Sołtys Szanowa Małego, Mirosław Borkowski. Zapraszam i mam chęcią na nasze stoisko do Szanowa Małego. Tam mamy rzeźbiarza, który wyrzeźbił piękne rzeźby celem podziwiania ich. Również zapraszamy do konsumowania. A chciałem informacyjnie tylko powiedzieć, że Szanów Mały, pomimo że jest wsią, coraz się bardziej rozwija, bo jest coraz więcej mieszkańców, w ciągu 2 lat wzrosło prawie o 100 osób. Dziękuję bardzo. Sołtys Kraśniczej Woli, Sławomir Jeszporek. Chciałbym przedstawić naszą wieś. Wieś nasza leży na południu gminy Grodzisk Mazowiecki. Jest to wieś mała, ale bardzo prężna. Od roku mamy piękną, działającą świetlicę. No i jeszcze chciałbym powiedzieć taką jedną miłą rzecz. Mamy piękne uroczysko rozłogi, na którym można oglądać ptactwo. Bardzo duże rodzaju ptaków, zwierząt. Bardzo państwa zapraszam do oglądania tych ptaków, przepraszam. A żeby było śmiesznie, podobno najlepsze jajka właśnie u sołtysa. Tak. I jeszcze, to dziękuję bardzo. Zapraszam do naszego stoiska na degustację. Gospodarz na końcu. Proszę państwa, wieś położona w górach szwedzkich, nad rzeką Rowną, oczywiście Chlebnia. Mamy wszystko najpiękniejsze. Mamy koło gospodyń, które niedawno zostało założone. Mamy świetlicę. Mamy największy telewizor, panie burmistrzu, w świetlicy w naszej gminie, jaki jest. Więc zapraszam do naszego stoiska. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Sobol Małgorzata, sołtys wsi Kozerki od ponad 20 lat. My też możemy się pochwalić piękną świetlicą. No i mamy nadzieję, że będziemy mieć jeszcze boisko, panie burmistrzu. Nie załatwiamy tu interesów przy okazji, od razu. Zapraszamy do naszego stoiska sołectwa Kozerki. Dziękujemy bardzo. Witam serdecznie państwa, sołtys wsi Książenice, Stanisław Kolasa. Szanowni państwo, wieś Książenica jest największą wsią w gminie, o powierzchni 700 hektarów. Zamieszkuje w tej chwili 2234 osoby. Wieś dynamicznie się rozwija. Od 2010 roku ilość mieszkańców się potroiła. To jest piękna wieś, mamy wspaniałą szkołę, mamy strefę ruchu. Obok strefy ruchu mamy boisko piłkarskie zadaszone balonem, pełnowymiarowe. I wreszcie będzie w przyszłym roku otwarte boisko Legii przy ulicy Olszowej. Szanowni państwo, zapraszam państwa do swojego stoiska i życzę miłego popołudnia. Tak, dziękujemy. Ja proszę państwa tylko uzupełnię. Byłem wczoraj na zaproszenie Legii oglądałem plac budowy. To jest imponujące. 10 tysięcy metrów budynku,
12 boisk, taki obieg, że naprawdę głowę urywa. Także w przyszłym roku, w czerwcu, będzie uroczyste otwarcie tego pierwszego w Polsce obiektu treningowego i będziecie Państwo zaproszeni. To naprawdę fajne wydarzenie. I teraz jedziemy dalej. Dzień dobry Państwu, sołectwo Opypy. Nazywam się Zenon Czarnecki, jestem sołtysem od ponad 3 miesięcy. Możemy się pochwalić, proszę Państwa, wspaniałymi terenami, wspaniałym placem zabaw na Paprociowej Polanie, wspaniałą świetlicą od niedawna. No, piękne miejsce i zapraszamy do naszego stoiska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Janinów. Dzień dobry, Marek Krajewski, sołectwo Janinów. Janinów fajowy jest, no, mieszkańcy również. Zapraszamy to, że samo na naszą taką, takiego Johnny Walkera, słuchajcie. Tak, Janinowskiej roboty, tak. Słuchajcie. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. To raczej, dziękujemy. Raczej, proszę Państwa, Sołtys Walker jest taka miejscowa produkcja. Henryk Tuszyński, sołectwo Kozerynowe. Nazwa Kozery pochodzi od rodziny Kozerskich, którzy osiedlili się tam ponad 100 lat temu. Z kolei okres 20-lecia międzywojennego to jest dominacja rodziny Kozerów. Tam była słynna szkółka drzew owocowych na całą Europę, którą prowadził stryj arcybiskupa Kozera. W chwili obecnej szkółkarskie tradycje są kontynuowane jakby przez rodzinę państwa Ulińskich. Serdecznie zapraszamy na stoisko, gdzie będzie można obejrzeć to, co w tej chwili hodowane jest w szkółce państwa Ulińskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W przyszłości wieś ma nazywać się Tuszynowo. Tak. Proszę. Dzień dobry Państwu, wieś na Tolin. Nazywam się Anna Kobierecka. Nasza miejscowość liczy 551 mieszkańców. Co u nas ciekawego? U nas mamy chyba najstarszą świetlicę. Prosperuje browar, który niedawno jakby od 4 lat działa i właśnie w związku z tym też zapraszam do naszego stoiska, już tak powiem, żeby nie odbiegło. A co ciekawego jeszcze w Natolinie? No u nas ciekawe tereny do spacerów, bo kiedyś Natolin słynął z rekreacji. Nie wiem, czy Państwo pamiętają czasy, jak autobus zajechał do Natolina, to wszyscy wysypali się w Natolinie, bo wszyscy szli na plażę do Natolina. Mieliśmy ich dwie, liczymy, że może uda się nasze jeziorko przerobić na plażę, bo mamy akwen, który spełniałby może troszkę. Jest potencjał, tak, więc liczymy na to, że być może jeszcze. A co jeszcze? A u nas jest strefa przemysłowa. No i nie sposób nie znać Natolina, bo przez Natolin prawie wszyscy przejeżdżają, jak jadą na autostradę. Czy do Warszawy, czy do Poznania. Przez Natolin, no prawie trzeba przejechać. Także miło mi Państwo powitać. Zapraszam do naszego stoiska na poczęstunek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Brawo. Dzień dobry, sołtys Radoń, Przemysław Krajewski. Proszę Państwa, jeszcze 9 lat temu było nas 500 osób, teraz nas jest 700 dzięki włodarzom i sołtysowi. Jest to najbardziej dynamicznie rozwijające się sołectwo w gminie Grodzisk Mazowiecki. Zapraszam do stoiska sołectwo Radonie na degustację. Jeszcze sołtys dla Was też zaśpiewa. Dziękuję bardzo. Raczej kolejność pomylił. Dzięki sołtysowi i włodarzom. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Ewa Dąbrowska, sołtys Mościsk. Na stoisko zapraszam na śpiewnik Antologii Polskiej. Wygląda to tak, że są różnego rodzaju naleweczki, ale żeby się nią poczęstować, poprosimy, żeby zaśpiewać z nami chociaż jedną zwrotkę piosenki, które tam są wystawione. Skąd Mościska? Tak najprościej mówiąc, kto ma, to ściska. A jak ktoś nie ma, to zapraszamy do nas. Dziękujemy bardzo. Czyli najpierw idziemy, proszę Państwa, do Radoń, żeby przygotować się do śpiewania i potem do Mościsk. Proszę bardzo. Witam Państwa. Od Ranowola, Marek Studziński. Jesteśmy chyba najbardziej rozłożoną wsią w całej gminie, bo skąd się nie jedzie, zawsze się wiedzie do Odranowoli. Czy to będzie Szczęsne, czy to będzie Mątwiła, czy to będzie Radońska, zawsze dojedziecie do Odranowoli, nie ma problemu. Poza tym jesteśmy drugą co do wielkości wsią w tej naszej gminie. I teraz tak, też mamy pięknie, też mamy wspaniale. No niestety nie mamy świetlicy, nie mamy nic, ale będziemy mieli, pan burmistrz obiecał. Jak sołtysa mają przecież. Mieszkańców nas jest dużo, także mamy ponad 1000 spokojnie. Jeżeli chodzi o nazwę i skąd powstała nazwa wsi Odranowola, to zrobiliśmy taki plan Odranowoli.
I tutaj jest opisane wszystko, taka historia, skąd się wzięła nazwa Odranowoli. Zapraszam do naszego stoiska, można taki plan pobrać i poczytać sobie. Oprócz tego mamy naprawdę wspaniałe rzeczy, fantazje z ciasta francuskiego i różne ciekawe inne rzeczy. Oraz oczywiście mamy ostry walker również, także zapraszamy. Boże kochany, Boże, Urząd Skarbowy jak tu przyjdzie, to katastrofa normalnie. Dzień dobry bardzo, ja jestem przedstawicielem Rady Sołeckiej w Kałęczynie w zastępstwie za naszą panią sołtys Ulę, która nas odwiedzi troszeczkę później. Zapraszamy do naszego stoiska na pyszne słodkości i zimne napoje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Makówka. Dzień dobry państwu. Sołtys Makówki, Bożena Bajkowska. Zapraszam wszystkich serdecznie na stoisko, gdzie jest i ciepłe, i zimne. I herbatka z takim dużym, dużym prądem. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy do nas zajdą. I życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Makówka jest terenem przyjaznym, zielonym, kolorowym, z piękną strzelnicą, która się rozbudowuje. I zapraszamy serdecznie w nasze strony. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. I Zdebno Kościelne. Dzień dobry państwu, Robert Łuczyński. No też jestem sołtysem od 3 miesięcy, także jeszcze nie do końca wiem, jak się odnaleźć. Jeśli chodzi o nasze Izdebno, słynie z tego, że ma ponad 500-letnią tradycję. Jest tam piękny kościół, do którego zwiedzania zapraszamy, na Kamieniu Węgielnym, rocznik 1616. Mamy piękny dwór Szymanowskich, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej. Mamy szkołę, która się dzięki naszym włodarzom pięknie rozbudowywuje. No i mamy przede wszystkim naszą wspaniałą, prężną straż pożarną. Nie wiem, czy są czujni? Są czujni. Zapraszamy na pokaz naszej straży. Niedaleko mieści się nasz namiot, w którym znajdziecie państwo różne smakołyki, pierogi, kaszanki, kiełbasy, bigosy, jak również różne słodkości. Ponieważ nasza miejscowość słynie z herbaty, częstowała tym, był też kiedyś tam szpital, w szpitalu częstowano, powstańców częstowano, mamy też herbatę i mamy prąd. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich w tym pięknym miejscu. Naprawdę zaczyna się pięknie. Sołtys Kozer, Marek Mateńko. Zapraszam pod nasze stoisko. Mamy degustację soku z różnego rodzaju owoców. Swojskie wyroby, które są od nas z Kozer. Oprócz tego pomidorki pana Krzysztofa Budnego, bardzo znanego w całym Grodzisku. Oprócz tego zapraszamy również mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w fotowoltaice, tak? Odnośnie czystego środowiska jest stoisko z panem, który udziela różnego rodzaju informacji. I tak naprawdę proszę się śpieszyć, bo te wszystkie nasze wyroby pomalutku się kończą, aczkolwiek może być taka możliwość, że nam dowiozą jeszcze. Także zapraszamy i życzymy udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Jeszcze tak, jeszcze poprosimy do nas komendanta Straży Miejskiej. Zapraszam, panie komendancie. Pan komendant nie będzie mówił, ale chciałbym chociaż, żebyście przywitali. Tak, ja wiem, że szczęsne, wiem, no przecież oczywiście, że szczęsne. Proszę bardzo. Panie sołtysie, jak chcecie kupić lampeczkę komuś leżącemu tutaj na tym cmentarzu, jakąś ładną wiązankę, to żebyście tak gdzie indziej nie kupowali. No, to jest reklama. Dzięki serdeczne. Witam wszystkich państwa serdecznie, wszystkich mieszkańców wsi Szczęsne, bo to są najważniejsi, bo to jest u nas. Wszystkich sąsiadów, całą gminę bardzo miło widzieć. I proszę państwa, najważniejsza rzecz, najważniejsza wiadomość, w tym miejscu powstanie nasza szkoła. Prawda, panie burmistrzu? Oczywiście, niedługo. I dzięki niedługo. Bardzo. Wszystkich zapraszam do zabawy. Tak, proszę państwa, pan sołtys to powiedział, a teraz ja pozwolę sobie jeszcze zaprosić szybciutko radnych, którzy są tutaj z nami, radnych miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, radnych powiatu. Serdecznie zapraszam na scenę. A w międzyczasie tylko państwu powiem taką rzecz. Rzeczywiście jesteśmy na końcówce uzyskiwania zezwolenia na budowę. Tu powstanie szkoła dla prawie 700 uczniów i przedszkole dla 200 dzieciaków.
Kupiliśmy również działkę tutaj za tymi drzewami. To jest taka działka z dużym stawem i z częścią terenu po to, żeby zrobić piękny most, żeby zrobić piękny pomost i uczyć dzieciaki potem takich spraw związanych z przyrodą, bo mamy tutaj naprawdę dużo terenu. Mamy tutaj również taki lasek, około prawie 2 hektarów, czyli tu powstanie bardzo duże centrum takie edukacyjne. Przewidujemy rozpoczęcie budowy na wiosnę w przyszłym roku. Musimy ją szybko wybudować, bo dzisiaj mamy w Adamowiśnie prawie 600 dzieciaków i w Książenicach 800. I te dzieciaki chodzą na zmiany, a w związku z tym musimy pomóc im poprawić warunki nauki i w szkole numer 6. Kochani, my zrobimy sobie teraz zdjęcie. A, jeszcze kady są, proszę bardzo, pani sołtys po prostu długo się przebierała i dlatego no, starała się wypaść jak najlepiej, a poza tym zobaczcie, doświadczona radna mówi, to musi być wejście, to musi być wejście. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie, wszystkie sołectwa i mam nadzieję, jak z ubiegłych lat wspominając, ta impreza zostanie w pamięci nas wszystkich. Bardzo dziękuję. O, to jest super. I teraz, proszę państwa, witamy panią Wiesię Śliwińską, radną Stanisława Pietruczuka, radnego Stasiu nasz, kochany, Rybka, pseudonim Rybka. Stasiu bardzo ciężko chorował i Stasiu dziś jest zdrowym człowiekiem, także bardzo serdecznie cię witamy. I teraz, moi państwo, jeszcze poprosimy panią przewodniczącą rady o kilka słów. Szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich tutaj wyróżnionych gości. Dziękuję mieszkańcom wsi Szczęsne za gościnę. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania takich wspaniałych stoisk i w ich imieniu zapraszam państwa na degustację. I życzę miłego wypoczynku na świeżym powietrzu wraz z sąsiadami i całymi rodzinami i życzę miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Okej. Jeszcze chcę tylko powiedzieć, że jest z nami radny Bartek Okurowski. Bartek jest radnym właśnie z tego środowiska wiejskiego, tylko po drugiej stronie toru. A, i jest pani sekretarz Jola Grabowska. Witamy cię, Jolu, serdecznie. Kochani, mieliśmy za jakiś czas dokonać uroczystości wręczenia dyplomów niektórym sołtysom, szczególnie tym, którzy są bardzo długo. Ale doszliśmy do wniosku, że być może potem będzie już fajna zabawa i jak my wyjdziemy, to wy powiecie, czego znowu nam głowę zawracają. Więc załatwimy to od ręki, dobrze? Tą sprawę. Dobrze, także tak to wygląda. Natomiast jeszcze jedna informacja. Tutaj dzisiaj podczas tego festynu przypominam, że zwróciły się do nas partie o zgodę na zbieranie podpisów, na robienie takiej małej akcji wyborczej. No i jak ktoś będzie miał ochotę, to tam zapraszamy, proszę państwa. Najważniejsze jest jedno. Chcieliśmy wszystkie te partie posadzić przy jednym stole. Tylko nie mieliśmy takiego dużego stołu, nie? I powiem szczerze, niektórzy odmówili. A ja apeluję do wszystkich, nie odmawiajmy. My musimy w końcu usiąść przy wspólnym stole. Nie mówię, że okrągłym. Normalnym stole. Żebyśmy usiedli, najedli się, podyskutowali spokojnie. I żebym ja mógł spokojnie do mojej siostry wreszcie pojechać. Nie? Bo szwagra porąbało. Naprawdę. Nie powiem jak, ale porąbało. Teraz tak. Kochani, poproszę serdecznie panią przewodniczącą rady i chcę powiedzieć, że czym się kierowaliśmy? Głównie długością funkcjonowania, a jak ktoś długo jest wybierany, to znaczy, że jest dobry, bo ludzie nie wybiorą. Jak jest zły, to nie wybiorą. W związku z tym, pani Małgosi Sobol, sołtys wsi Kozerki, za 20-letnie pełnienie funkcji sołtysa, niezwykłe zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców Kozerek oraz promocję gminy Grodzic Mazowiecki. Serdeczne gratulacje. Bardzo dziękujemy pani Małgosiu. Bardzo. Kawał dobrej roboty. U pani Małgosi była pierwsza, chyba taka z tych nowych, pierwsza świetlica. Dla pani Danuty Dubieleckiej. To jest potęga w ogóle, proszę państwa. Mała wieś, a potęga. Tak, muszę powiedzieć, że najpierw działali tam w takiej małej świetlicy po sklepie, pięknie to robili, a dzisiaj mają ładną świetlicę. Za 24-letnie pełnienie funkcji sołtysa i zaangażowanie. Pani Danusiu, bardzo pani dziękujemy. Wszystkiego kochana najlepszego.
Pan Galiński proszony jest tutaj do mnie. Proszę też składać gratulacje, proszę pana, bo... Ale ja składam. No. Pani Krystynie Figacz za wyjątkowe zaangażowanie w działalność na rzecz wsi Chlebnia i wieloletnią opiekę nad świetlicą wiejską. Jest z nami pani Figacz? Jest. Nie, za przedstawiciel. Ale też jest ładnie, proszę panią. Bardzo pani gratulujemy. Myślę, że się zgadzacie ze mną, nie? No. No i tu, proszę państwa, absolutnie wyjątkowa postać. Nieduża wieś, ale bardzo trudna wieś w prowadzeniu. Pan Jerzy Zawadzki, sołtys wsi Adamów Żuków. Bardzo ci dziękujemy i gratulujemy, Jurku. Proszę państwa, kolejna osoba to jest osoba, o której już trochę wspomniałem. To jest Stanisław Pietruczuk za wieloletnie zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej gminy Grodzisk Mazowiecki, szczególnie wsi oczywiście Mościska, Janinów, czyli tego okręgu wyborczego. I prawdą jest, że to Stanisław zabiegał bardzo o świetlicę w Mościskach. Bardzo ci dziękujemy i bardzo gratulujemy. Wszystkiego najlepszego. Proszę państwa, tego się nie spodziewałem, a jednak. Stałomir Pietraszek, sołtys wsi Chlebnia. W życiu nie myślałem, że on jest 20 lat sołtysem. Prawda, że nie wygląda, nie? Dobrze się trzyma, dobrze. Za 20-letnie pełnienie funkcji sołtysa. Bardzo ci, Sławku, dziękujemy i gratulujemy za to, że tak długo zarządzasz też niełatwą wsią. Dlaczego niełatwą? Bo tam mamy i przemysł, tam się dużo rzeczy dzieje. A jak się coś dzieje, to zawsze są... niestety konflikty. Proszę państwa, nie widzę na scenie, nie widzę, ale odczytam, bo nie sposób nie odczytać. 29 lat sołtys, 24 lata radny. Mirosław Gajowniczek, historia wsi Grodziskiej. Mirka w tej chwili nie ma, bo jest chyba przy trzecim stoisku, ale bardzo go pozdrawiamy i wszystkiego najlepszego. No tak. Tak. I to są wszystkie, tak? Szanowni państwo, to wszystkie wyróżnienia. Bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście chwilę poświęcić na to, żeby poznać sołtysów, żeby posłuchać kilka słów. Bardzo wam za to dziękuję. Chciałbym jeszcze na koniec wam powiedzieć taką rzecz. Podjęliśmy taką decyzję i nakręciliśmy film dla telewizji Planet Polska z góry. To jest taki film Polska z góry. A jeden odcinek poświęcony jest gminie Grodzisk Mazowiecki. On był w telewizji, ale ja mam świadomość, że nie wszyscy mają tą telewizję Planet. On jest w tej chwili już na YouTubie i na naszych stronach. Niedługo będzie w całości na YouTubie. Zachęcam do oglądania. To jest film, który pokazuje naszą gminę z góry, opowiada historię niektórych wsi, tych takich, które mają jakąś tam charakterystyczną historię, ale on pokazuje również piękno tego miejsca. I chcę wam powiedzieć, że udaje mi się czasami gdzieś wyjechać daleko w świat. I za każdym razem, jak ląduję w Warszawie i dojeżdżam do Grodziska, to mam łzy w oczach z radości, że żyję w tym miejscu. To jest cudowne miejsce. I wy o tym też wiecie, prawda? Dlatego też za to wam dziękuję, bo to zasługa wasza, ludzi, was, sołtysów. Bardzo wam dziękuję, bo udało się stworzyć nam ten własny dom w taki sposób, że w tym domu można fajnie żyć. Że my tutaj się nie bierzemy za łby, że po prostu normalnie możemy funkcjonować. Dlatego też idźcie do stoisk i wypijcie zdrowie mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy wam bardzo. A i zdjęcie, tak. Chodźcie tutaj bliżej. Patrzymy. Okej, dzięki serdecznie. Thank you.
Proszę Państwa, ja przypominam, że uruchomiliśmy już turniej FIFA 2019 w niebieskim namiocie. Filip od fotografii.